pamięć o tym, co się działo, tworzy naszą historię, tworzy naszą tożsamość, to, że wiemy, do kogo przynależymy i dzięki komu zawdzięczamy to, co mamy, czyli naszą ojczyznę, swój język, swoją kulturę, swoją historię i to jest bardzo ważne. Patriotyzm to właśnie pamięć o historii, o naszej tradycji, o naszej walce o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Nie powinno się zapominać o wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Polski. I dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, piętnastolatek ze swoją często jeszcze młodszą koleżanką przywracają pamięć i honor tym ludziom. Na pewno te osoby zasługują na taką pamięć. Ich poświęcenie było naprawdę duże. Gdyby po prostu świat o nich zapomniał, to było trochę bez szacunku. Chodzi o to, żeby pozostawić ślad. Kamień pamięci jest symbolem czegoś trwałego. Namawiamy młodzież, żeby utrwaliła pamięć o bohaterze, który jest głównym tematem projektu. Czy to w formie prezentacji multimedialnej, która będzie powszechnie dostępna, czy w formie tablicy, czy w formie nadania imienia szkole. Właściwie z tymi wszystkimi projektami, z tymi wszystkimi formami mieliśmy tutaj do czynienia. Do tego projektu przygotowujemy się od 8 miesięcy. Naszym bohaterem jest Hieronim Dekutowski. Wybrałyśmy go, ponieważ zaskoczył nas swoją działalnością. Naszą bohaterką jest Helena Motykubna, pseudonimie Dziunka. Miała zostać zapomniana. No niestety, no to nie może zostać zapomniane, jak w jaki bestialski sposób została potraktowana. Bardzo są zaangażowani, bardzo tak, nawet kiedy prezentowaliśmy już dorobek naszej pracy w bibliotece, to muszę powiedzieć, że też nawet kilka prób robiliśmy. Oni sami chcieli, żeby ta prezentacja przed rodzicami, przed nauczycielami była właśnie jak najlepsza, a cały czas w trakcie projektu naprawdę angażowali się. Nasza bohaterka to jest Elżbieta Kozanecka, pseudonim Wasia. Dosyć ciężko było zdobyć o niej informacje, ale no, siłą no, rzeczy postaraliśmy się, przeprowadziliśmy wywiad z rodziną, z jedną z jej koleżanek z oddziału Celinką. Dzięki temu poznają też najbliższą okolicę, ponieważ my skupiamy się na bohaterach, którzy żyli, którzy mieszkali, którzy walczyli w naszym rejonie, dzięki czemu oni są w stanie odkryć, że może nawet ten bohater miał coś wspólnego z ich rodziną, z ich przodkami. Powiem szczerze, że dla mnie to też są nieraz nowi bohaterowie, których do tej pory nie znałam. Projekt jest otwarty. Tu są osoby z szkół podstawowych, z gimnazjów, z szkół ponadpodstawowych, ale również osoby dorosłe. Natomiast on dotyka bardzo trudnych tematów, bo to są tematy, które często w czasie lekcji, w czasie takiej normalnej edukacji formalnej, w ramach tej edukacji właśnie, nie da się tego wszystkiego rzetelnie omówić. Na pewno zrozumiałam, że my po prostu teraz mamy dużo lepiej, nie mamy takich problemów, nie musimy się poświęcać jakoś ojczyźnie, żeby po prostu żyć normalnie, funkcjonować w naszym kraju. I wcześniej tego po prostu nie było, żeby po prostu żyć w wolnym kraju, trzeba było walczyć. No, jestem bardzo wzruszona i bardzo, bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Ona pokazuje, jak wielu ludzi walczyło o to, żeby to właśnie młode pokolenie miało po prostu ten spokój. Dumny jestem, że mogę się znaleźć wśród Was, ludzi zaangażowanych, żyjących historią, która wynika z umiłowania ojczyzny. Tutaj oczywiście niezwykle ważna rola jest w tym projekcie nauczyciela, opiekuna. Jestem pełna podziwu dla przygotowania tych uczniów, dla pracy nauczycieli.
takie idee, takie pomysły, takie spotkania i wydarzenia jak to są bardzo ważne, bo jeżeli my, dorośli, nie nauczymy dzieci pewnych wartości, nie przekażemy im pewnych wartości, to przykry i smutny los czeka nasz kraj. Patriota XXI wieku to osoba, która robi dużo dla Polski, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Jest to pytanie trudne, dlatego że zrobiliśmy się teraz obywatelami świata. Patriota powinien szanować, znać i głównie pamiętać. Takie trzy proste słowa. Określenie patrioty, no bym powiedziała to, że pracujcie dla swojej ojczyzny. W moim mniemaniu to jest prawdziwy patriotyzm. Moim zdaniem powinno się odwiedzać ich groby, składać im znicze, oddawać im przede wszystkim cześć. Wzywam niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym w Polsce systemem komunistycznym. Wstańcie! Do apelu! Bardzo często wracają wspomnienia. Pamiętanie o takich ludziach jest bardzo ważne.